Dzisiaj nasze 161 spotkanie, czyli już drugie z serii 160. 16 i 1, 161. A tematem będzie, jaką pieśń Twojego życia śpiewasz każdego dnia? Jakich słów używasz i jaka wibracja towarzyszy tej pieśni? Bardzo wyjątkowe pytanie, symboliczne, taki moment głębokiego zastanowienia. Bo Ty wiesz, że można śpiewać radosne pieśni, używać pięknych, wzniosłych słów, ale również wibracja tego śpiewu może być taka wesoła, radosna, pełna szczęścia i spełnienia, a można śpiewać pieśni typu fado portugalskie, czyli smutne słowa, za czymś tęsknimy, czegoś nie mamy, czegoś nam brakuje, coś nas boli, coś nam dolega. Słowa są na niskiej wibracji, jak i cała pieśń jest na niskiej wibracji. Od tego, jak brzmi pieśń Twojego życia, zależy, czy żyjesz w szczęściu, spełnieniu, radości, miłości, zdrowiu i obfitości, czy też w tęsknocie za czymś lepszym, w cierpieniu, bólu i tym, co negatywne. Zanim jednak przejdziemy do tematu naszego dzisiejszego spotkania, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy. Naturalnie jesteśmy w naszym ulubionym miejscu w magicznej oazie na mitycznej Atlantydzie. Dzisiaj w tym miejscu, ponieważ jest bardzo intensywne słońce i spotkanie z Tobą w każdym innym miejscu było niemożliwe. Po prostu obraz był zbyt ostry, zbyt kontrastowy, zbyt taki wyraźny i dokładny, a z drugiej strony rozmyty, jak iluzja. Wydaje się taka wyraźna i dokładna, a gdy przypatrzymy się głębiej, to wszystko jest utkane taką mgłą tego, co niewidoczne, co sprawia, że w coś wierzymy, co w rzeczywistości jest tylko utkane przez siły mroku. Nasze dzisiejsze spotkanie należy do serii 160, czyli to są takie momenty, gdzie trzeba uwolnić się od tego starego, od tego, co już do Ciebie nie pasuje, rozbić poprzez ogień transformacji, spalić wszystko to, od czego pragniesz się uwolnić, co Cię jeszcze blokuje i hamuje na Twojej drodze realizacji Twojego powołania, ale również życia w szczęściu, spełnieniu, miłości, bogactwie, obfitości wszelakiej. I dzisiaj to przesłanie na temat energii, którą wysyłasz do wszechświata każdego dnia, jest bardzo wyjątkowe. Kolejne przesłanie z najwyższej półki wtajemniczenia.